wynika, że tą katastrofę rząd próbuje traktować jak włamanie do garażu na Pradze, doskonale oddają mi strategię. Ale proszę pamiętać, że ten sposób traktowania, ta zgoda na postępowanie Rosjan oznacza także radykalną degradację Polski na arenie międzynarodowej, obniżenie jej statusu. Na świecie państwa się nawzajem obserwują. Kiedy widzą, że jakieś państwo pozwala się w ten sposób traktować, to oczywiście jego status od razu jest dużo, dużo niższy. On wzbudza po prostu lekceważenie, niezależnie od tego, co można przeczytać w prasie, czy oficjalnie w deklaracjach. Tak to po prostu wygląda, tak to jest. Tutaj obok tych aspektów, które dotyczą bezpośrednio katastrofy, mamy ten aspekt działania na szkodę Polski, na szkodę tego wszystkiego, co jest naszą pozycją, a nawet statusem. To już jest uderzenie nie tylko w pozycję, ale w status. Żadne poważne państwo tak by się traktować nie powinno. To tyle z mojej strony. Pan minister Antoni Macierewicz.